Napisałem do was wiadomość na moim kanale nadawczym, proszę bardzo, tutaj jest Instagramek, żebyście podesłali mi horror. No i dostałem kilka tytułów, jak widzicie. Najczęściej były to związane horrory z Robloxem i również najczęściej pojawiał się tytuł Midnight. I zobaczcie, ile tych Midnightów tu jest. Wszedłem w najbardziej popularny, więc chyba dzisiaj w to zagram. Uwielbiam horrory, przecież doskonale wiecie. Nienawidzę. Jestem w grze. Co to jest za prezent? Znajomych? Nie mam znajomych! Dołącz do kolejki w samolocie, w samochodzie, to co my autem tam jedziemy? Dobra ludzie, bo tutaj łysy ma nas gonić, czyli co, wchodzimy do auta, tak? Dwóch graczy, idźmy z innymi graczami. Miejmy nadzieję, że nie trafimy znowu na tą rudą, która jest cały czas na... Czekajcie, że typek wyszedł w ostatniej sekundzie? Halo, czy ktoś ze mną zagra, czy ja mam tutaj samemu by? Halo? Może tutaj wejdę do nich. O, Martyna i Dudusia! Dusia, dawajcie! Dziewczyny, zapraszam do auta. Kolejka dołącz, no klik, wyjdź z kolejki. Czy ja mogę tu zagrać? O, mamy! No czemu oni znikają, a ja nie mogę? No jestem wyszęty z kolejki, a wyszedłem. Jest łysy, ładowanie gry, okej. Dobra, miejmy nadzieję, że będzie to dobry team. Trzeba to przyciszyć, żebym nie dostał zawału. Jedziemy! Kwadratowe to syćko. Flintstonowie. Dlaczego zawsze utknąłem w nocnej zmianie? Jest w nich coś tak przerażającego. Może mają coś w radiu, co uspokoi moje myśli na ten temat. Nie wychodź dziś wieczorem, ponieważ zostaliśmy ostrzeżeni, że na wolności jest seryjny morderca. Łysy to morderca! Policja nie chce, aby ktokolwiek wychodził dziś na zewnątrz. Aby zapewnić bezpieczeństwo publiczne. Fajnie, że zdążyłem przeczytać. Jeśli zobaczysz coś podejrzanego, zgłoś to władzom lokalnym jak najszybciej. No dobra, czy mogę wyjść już z tego auta? Wykolei nam się samochód? Czy zabraknie paliwa? Okej, czyli jest, podjeżdżamy na stację. Wyszedłem! Czemu jestem sam? Dlaczego? No nie, znowu zostałem wyrolowany przez innych graczy i znowu jestem sam! Ja pierdzielę, no zesram się na nich i na wszystko. Za chwilę tu już się ktoś zesrał. Zesrał bananem. Aha, poślizgnąłem się na nim. Ja pierdzielę. Dobra, gówno jakieś. Czyli nie mogę w niego wchodzić, okej. No nie, jestem sam, ale mam młotek. Tym młotkiem rozdupcę mu łeb. Nie rozdupcę mu łba, bo muszę wydać 400 Robloxów. Czyli znowu ludzie, faworyzacja tutaj, pay to win. Niestety Roblox, kurczę, no cóż, musimy się do tego przyzwyczaić. Mamy kibel. Dobra, wchodzimy tu. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. I coś na łeb powinno nam wyskoczyć. O, jest latarka. I uwaga, obstawiamy. Ile Robloxów trzeba zapłacić, żeby móc widzieć coś w tej grze? 400! A nie, czekaj, to pierdzielę to, anuluj! Za mało środków! No to na boku może stań, jak na środku. Dobra, to było głupie. Idziemy dalej. Zobaczcie w ogóle, jaka creepy stacja. A tam ktoś jest! Ale on nie jest łysy, czyli będzie przyjazny, chociaż telepie mu łeb dziwnie, widzicie? Ale czekaj, jest tu paliwko, czy benzynian, potasu, czy dieselek, bo ja z gazem przyjechałem, LPG only. A w jakiej cenie, przepraszam, 20,59! Idziemy stąd, nie tankuję, wolę na sikę do baku, niżeli płacić taką wielką cenę. Open 24 na dobę. Dzień dobry! Powiedz pracownikowi, aby wyłączył zegar. Proszę wyłączyć zegar. Czemu on ma wyłączyć zegar? Czas na ciebie, człowieku. Czemu ja tak do niego powiedziałem brzydko? Czy słyszałeś wieści? Czuję się źle z tobą, lol. Jestem pewny, że wszystko będzie dobrze, tylko kolejna nocna zmiana. To miejsce wygląda naprawdę przerażająco. Nie dziwię się, że czujesz tutaj się źle, ziomuś. Poza tym, tylko między nami, stary. Poczułem się trochę głodny i mógłbym zjeść dużo jedzenia z półek. W każdym razie, do zobaczenia później. No cóż, może jeśli nadal żyjesz. Ja nie wiem, kto to pisał, albo tłumaczy, bo... Co on poszedł zrobić? Wyłączyć zegar czy zamknąć drzwi? Nie odchodź stąd! Nie zostawiaj mnie samemu tutaj! Porozmawiajmy jeszcze, idź do tyłu i zegar w... Okej, sprawdźmy, czy są lody ekipy. Są tu lody ekipy, albo zapy. Chociaż mam dzisiaj ochotę na inne. I znowu jest mod, którego wziąć nie możemy. No, super, świetnie jesteście. Employee of the month. Aha, czyli pracownik miesiąca, to nie był ten. Czyli ten widać, że przycina. Wyszedł se z roboty i elo, nie? Pistolet? Kupić, nie kupić pistoletu. Ja tam na gołe pięści się będę bił. Co tu robią te banany? Czy one mają jakieś głębsze znaczenie? Może my z małpą będziemy się gonić? Radio. Radio Maria! Radio, nie ma mordy! Tyle dobrego, że nie musiałem płacić za włączenie radia. Dzięki, Roblox. Miło z twojej strony, naprawdę. O, tu jest zegar! 15 po pierwszej.
Jeszcze przestraszę napisów. Uzupełni półki bez zapasów. Aha, czyli ja jestem teraz pracownikiem tutaj? Czyli półki musimy uzupełnić czymś. Uzupełni. O tak, zobaczymy, kto teraz będzie pracownikiem miesiąca. Uzupełni półki bez zapasów. Ale czym ja mam je uzupełnić? I bananami? A tutaj, dobra, mordeczko, tu mamy zapasy. A co to znaczy jumpscare wszyscy tutaj na dole? Jeden kliknę. A czy mogę jumpscare? Ale niezły jumpscare, powiem wam, że prawie zawału dostałem. Dobra, pudełko i uzupełni. Normalnie jak w Sklep Simulator. Dobra, pyk, zapasy, super, jeszcze szósteczka. I pewnie przy ostatnim wejdzie łysy klient i zaczyna zgonić siekierą. I jeszcze ostatni został, teraz nam coś wyskoczy. Jest Ginar. Wiedziałem! Włączył mi radio! Kurde, te skórki od banana zasrane. Podjechał! Mówiłem, kto ten łysy? Wypierdzielaj, na klucz zamykam. O, zamknięte jest chyba. Patrz! A dobra, on nie jest łysy. Japonkę, chinkę. Portfel ciąg. Aha, dobra, to musimy ją obsłużyć. No tak, pomóż klientowi. A czekajcie, ona wyciąga golarkę. To ja byłem tym łysym gnojem. Twoja suma to $5.57. O, ale zobacz, jaki hajs dostaliśmy. Jumpscare wszyscy. A ja to mam już w ekwipunku przecież, to po co mi? O kurde, to dobrze, że nie grałem z innymi graczami, bo oni mnie mogli jumpscare'ować, nie? Płać gotówkę. I odjechała. Dobra, to jest ten łysy. Jak będzie łysy, to spieprze... Dobra, nie jest łysy. Mateusz Borek. Dzień dobry panu, witamy serdecznie. Komentator wszedł do naszego sklepu. Jakie on jest wielki. Dzień dobry, czy pan potrzebuje? Hej. No hej, maleńka. W sensie wielki. Cześć. Okej, czy możemy już przejść do zakupów? Mam na myśli, że będzie, że to będzie $8. Dobra, proszę bardzo. Co ty tak machasz głową? Odpadnie ci ten kark. To będzie do 3 razy sztuka. Teraz łysy przyjedzie. Fajne autko masz, mordeczko. Potrzebujemy takich klientów. Patrz, jedzie! To on, psychol! No tylko psychole jeżdżą takimi autami. Mówiłem! Znaczy to nie on, ale wyszedł dziwnie z auta jakoś. A to jakaś fajna pani, dzień dobry, witam panią bardzo serdecznie, zapraszam. Dzisiaj mamy fajne promocje dla takich licznotek. Czy facet w czerwonej koszulce, który się czołga, pracuje tutaj? Nie jestem pewny, o kim mówisz, mamo. Czemu mamo? To jest moja mama? Prawdziwa dama to twoja mama. Czy mówię innym językiem? Ten facet w czerwonej koszulce, który tu ciąg... Czy jest tu ten facet? Nie musisz być niegrzeczna, mamo. Po prostu wiem, że mam być jedną osobą, która... Czy wy coś rozumiecie z tego? Gdzie to jest ten facet? Potrzebuję benzyny wartości, przytrzymaj zmiany. Wygląda na to, że potrzebuję... Ej, autentycznie zacząłem się bać. No nie mam ciary! Bo ona mnie nastraszyła, psychiczna baba, i odjechała. Gdzieś się czołga łysy w czerwonej koszulce. Łysy, wydupiaj. Tu jest za cicho. Czemu radio ma mordę mi nie gra? Co jest? Ludzie, ci klienci byli dziś bezlitośni. Nie no, ten ziomek pośrodku był spoko. Tylko potem psychiczna mamuśka przyjechała. Patrz. O, czy jest pan policjantem, czy pomoże mi pan? A detektyw, dzięki Bogu, czekałem na ciebie. Tak słyszałem wieści. Okej, czyli mówimy o tym łysym gamoniu, tak? Musisz być ostrożny. Uważamy, że maniak atakuje pracowników stacji benzynowej. Możesz być następny. Zgłaszano, że ma na sobie czerwoną koszulę i jest strasznie brzydki. Zadzwoń na policję, jeśli zauważy. A ty mnie tu zostawisz? Siadam z tobą do tej betki, lecimy. Nie odjeżdżaj bez mnie. No nie chcę, tu się czuję bezpiecznie, bo niebieskie światło. Może czerwony pomyśli, że jestem z policji. No i co, nie podejdziesz teraz, cwaniaczku z PKS-u. Gdzie on jest? What is this? Co się tu stało? Co ten facet robi? Ty, on mi klaszcze czy smaruje ręce? Kremikiem? Czemu mnie tam tepło? Stań twarzą w twarz z dziwnym człowiekiem. No i jeszcze może mu, nie wiem, przybi piąteczkę i zasznuruj buciki. Dobra, idziemy to zrobić. Skoro trzeba, to trzeba. No są rzeczy ważne i ważniejsze. Łysy, co ty robisz? Powinieneś iść, człowieku. On nic nie powiedział. Kropka, kropka. Zostawi to bez komentarza. Zadzwonię do policjantów, a potem... Hehehech, nie ma takiej potrzeby. I'll see you again soon! Very! Not very today! Nie zobaczymy się bardzo wkrótce! Gdzie on poszedł? Później w nocnej zmianie. Jedzie coś! Dobra, to jest detektyw Monk. O, jaki przystojniak! To jest Maruś. Marek. Ma jakiś przeprost pleców, ziomek, nie? I łokciów. Water! Ja, water, please! Special price for you, special water! Hej, tam tylko ten napój, proszę. No hej, hej. Ty jesteś taki prozdrowotny. Water, only water. Biorę to. Ciemno, dzięki. Dziękuję, pyk, pyk. Szybka gotóweczka i obserwujmy, bo to jest podejrzane.
ściągłem sławki, bo słyszałem, że coś się zbliża. A dobra, nic się nie zbliżało, czyli mamy halucygeny już. Obama! Jednego nie ma! Przyszedł dziobek do kibla. Ej, idźmy z nim. Tobie akurat bardzo interesuje. Hello, przepraszam, czy ty... Chłop zbejtował, nie sikał, nie widziałem twojej fujareczki. Co to miało znaczyć? Co ty poszedłeś tam postać? Nad kibelkiem? Nie rozumiem, co tu się wydarzyło. Co ty chcesz umyć ręce? Nie mamy tutaj umywalki. Była tam, widziałem, że nie umyłeś rąk, ziomeczku. Widziałem to wszystko. Hey, I was gonna use your bedroom. Widziałem. Ale toalety mnie nie lubią. No zauważyłem właśnie, że się nie lubicie. Przepraszam panie, posprzątam to teraz. Że jest brudno w łazience? Przecież tam było czyściutko. Palce lizać, w sensie z podłogi lizać. Aha, zdobądź sprzątacz toalet, a następnie oczyść toalety. Okej, okay, czyli idziemy sprzątać kibelki, ponieważ zostaliśmy zbesztani. W ogóle sprzątacz do toalet jest obok radia, niesamowite. Idziemy tutaj. Ty, i teraz nogi powinny wystawać tego ziomka. No zesrał się, nie spuścił wody! Co za gość! Butelka, pyk. Czystość. Czystość. Oj, kamera mi się przegrzała. Nie teraz, kurde no. Ja sobie w tym czasie poczytam, co mi tutaj napisaliście. Jakie gierki poleca się na Instagramie. Jeszcze dwa kibelki nam zostały. Może trzy, może cztery. Boję się, że w tym ostatnim będzie ten ziomek. Nie ma nóg, nie ma nóg. Nie ma go. Dosłownie, ten podpis to jest w 100% prawda. Łysy! Czyściłem kibel, a ty mi wchodzisz do... W sumie też przed chwilą wszedłem do kibla jakiemuś panu. Nieważne. No, leave right now. Albo cię włamam? Jesteś dziwnym człowiekiem. Gdzie on poszedł? Gdzie on jest? Tu go nie ma, tu go nie ma, tu go nie ma, tu go nie ma, tu go nie ma. Zawał, dostałem zawał, idę stąd, wychodzę. I co teraz? No wyłaź stąd, łysy, bo będziemy inaczej rozmawiać. Powiedziałem wyłaź, nie właź! Porozmawiaj z creepem, creeperem. Hello there, can I get a little snack for... Za darmo chcesz dostać jakąś przekąskę? A, gadamy o tym, że przestraszył mnie w kiblu. O, nie powinieneś był przyjść dziś do pracy. Czy nie słyszałeś wiadomości? Sprawię, że będziesz żałował tego wszystkiego. No już żałuję, bo zawało prawie na kiblu prawie, kurczę, mnie prasło przez ciebie. I poszedł, nie? W swoją. I jak gdyby nigdy nic, jest wszystko w porządku. O! Ty, ktoś miał wypadek! A już tak się zastanawiam, ty, co jest, cisza, nie? Nic się nie dzieje, czekam na następną noc. Wypadek, nie, to ten łysy spowodował! Co ty zrobiłeś? Czemu ja mam z nim rozmawiać? Przecież on spowodował jakiś wypadek. Co ty zrobiłeś? Poważny jesteś? What the did you call this? Mówiłem ci, że będziesz żałował, że pojawiłeś się dzisiaj w pracy, hehehe. Będziesz moją kolejną ofiarą, co ty mówisz? Biegnij do środka, bo jak ty się biegnie, biec! Was close, that was close. Gdzie on jest? Było blisko, muszę teraz wezwać pol... Kurde, no ty zasrany gór... Banan! Tu jest telefon. Otwarte drzwi tu są! Zamknij. Dobra. Tutaj zamknij, wszędzie zamknięte drzwi są super. Dzwonimy po policję. Pierścienie telefonu. Co to znaczy? On może z każdej strony tu przyjść. Super, fajnie, może policja zacznie odbierać. O, oh, hello, this is the police department here. There is this a creepy guy that chasing me inside the gas station. Och, to znowu on? On też spowodował wypadek samochodowy. On jest seryjnym mordercą z wiadomości. No czy ta policja musi coś pytać? Oni już powinni jechać do mnie. Wow! Wysłaliśmy dwóch funkcjonariuszy do twojej lokalizacji. Proszę, no proszę, proszę, proszę. Ja się wytrzymam dłużej tutaj, proszę stąd wypierkwaczać. Muszę naprawić skrzynkę bezpieczników. Co? Po co? Po co chcesz naprawiać skrzynkę bezpieczników? Teraz powinieneś się położyć na ziemi pod blatem i czekać na funkcjonariuszy, a nie. Nie mogę tego karabinu wziąć, by było dużo łatwiej. On tu będzie? Nie ma go. Jest, bezpieczniki. One nie są bezpieczne, jak się gaszają. To nie są bezpieczne. Looks like a fuse and fire. I co, już działa prąd, bo nie, cały czas ma taki sam ekran. Ale chyba naprawiliśmy. O, wygląda na to, że skrzynka z bezpiecznikami została zmanipulowana. Powinienem się ukryć, dopóki nie przybędzie policja. No tak, zostańmy tu, to jest dobry pomysł. Albo zaryzykować ukrycie się w łazience. Nie pierdzielę w łazience. Mam 24 sekundy, dobra, idę do łazienki. O, dobra, nigdy piór mnie trafia dwa razy w to samo miejsce. Ale nie wiem jak z łysym. Z łysym może być inaczej. On jest w połowie łysy, nie mogę mówić na niego łysy. Bo 6 sekund.
Policja przybyła na miejsce w odpowiednim czasie. Seryjny morderca został aresztowany przez policję, a ty postanowiłeś na zawsze rzucić pracę na tej stacji benzynowej, czyli schowanie się w kiblu, który wcześniej nas przestraszył, to było najlepsze rozwiązanie, ludzie. Ja pierdzielę, jak się cieszę, że mamy tą grę z głowy. Chociaż ma jeszcze milion innych wersji, serii wersji, trybów i mam nadzieję, że nie będziecie mnie na to już więcej namawiać. Dziękuję za obejrzenie i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, bless!